Kuba Wieliński, witam serdecznie. To jest magazyn Fan Club Studio. Obie poznańskie drużyny solidarnie w tę sobotę przegrały 1-2. Lech Poznań w Łodzi z Widzewem, Warta Poznań w Grodzisku Wielkopolskim z Wisłą Płock. O meczu Warty powiemy sobie pod koniec programu. Zaczniemy sobie od tego, co kibiców chyba interesuje najbardziej, czyli sytuacja Lecha Poznań. A o niej porozmawiam z moim Państwa gościem, a jest nim dzisiaj Józef Diaczenko, kibic poznański.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No to zaczniemy sobie od tego meczu Lecha z Widzewem. Trzecia minuta Jakub Sypek, 10. Fran Alvarez i po 10 minutach dwa szybkie strzały. Lech przegrywa 0-2 w Łodzi. No tak delikatnie mówiąc, nie najlepiej się to zaczęło. No tak dosyć kiepskawo, można powiedzieć. Już było wiadomo, że będą na Lecha czekały ogromne problemy i to jest już, właściwie to jest tak, jakby mógł, miał prawo wywiesić białą flagę, ale był przed tymi drużynami jeszcze cały mecz, jeszcze można było dążyć do zwycięstwa. Lech dążył, ale nie od razu. Pół godziny to była gra tragiczna, była przewaga Widzewa, który wchodził w pole karne Lecha jak w masło, szczególnie prawą stroną, gdzie grał Gurgul, który popełniał błąd za błędem, który też kasował akcję kolegów w ofensywie, bo wielokrotnie zdarzało mu się źle podać, stracić piłkę. No, odstawał ewidentnie poziomem od całej drużyny. Być może będzie z niego jeszcze super piłkarz, czego mu z całego serca życzę, ale w tym meczu no, był najsłabszym ogniwem Lecha i należy się dziwić, że trener nie postawił na trochę lepszego, chociaż też nie będącego orłem w ofensywie, Andersona. No ale widocznie trzeba stawiać na młodych zawodników. No widać, że Niels Fredriksen jeszcze gdzieś szuka tej optymalnej jedenastki, bo to w sparingach wyglądało inaczej, w tym pierwszym meczu z Górnikiem inaczej. Teraz znowu kilka korekt, więc widać, że to jest cały czas twór, z tak, którego ale, lepi. Ale już po pierwszej połowie było widać, że Gurgul kwalifikuje się do zmiany. Że to jest piłkarz, który no, nie ma dnia, nawet jeżeli więcej potrafi, to nie da rady tego pokazać akurat w tym meczu. I aż się prosiło, żeby dokonać zmiany w przerwie, a taka zmiana nastąpiła chyba z kwadrans przed końcem, co już wiele nie dało. Już co zostało zepsute, to już nie dało się nadrobić. Lech potem pod koniec pierwszej połowy przystąpił do bardziej takich składnych ataków, chaotycznych, zwłaszcza w wykonaniu Baluły, który gra bardziej aktywnie, więcej atakuje, więcej biega, rajdy przeprowadza. No, ale to wciąż nie jest to czego to oczekujemy od Baluły. To nie jest to, czego wymaga drużyna. To jest piłkarz chaotyczny, który jeżeli nawet się rozpędzi i minie tam kogoś skrzydłem, to nie potrafi dośrodkować, bo robi to na ślepo, chyba z zamkniętymi oczami. Poza tym drużyna była stuprocentowo osłabiona w ataku przez brak Welde. On strzelał bramki w meczach z Widzewem na wyjazdach ostatnich. To jego bramka dała nam remis. Lech był wtedy słabszy. Ekipa Rumaka dała się zdominować i Widzew mógł ten mecz spokojnie wygrać, ale jedna akcja, jeden strzał Welde przesądził o tym, że nie wracaliśmy do domu z niczym. Teraz tego piłkarza nie ma i klub jakoś tak nie pomyślał, żeby kimś go zastąpić. Już nie mówię, żeby zastąpić go kimś równie klasowym, bo to jest nie do zrobienia na tym etapie. No ale chociaż kogoś mogliby sprowadzić, bo w tej chwili nikt się nie przejmuje w klubie tym, że Lech gra praktycznie bez skrzydeł. Ma Baluę, klasycznego skrzydłowego, który, no właśnie powiedzieliśmy przed chwilą, co to jest za piłkarz. No i jest też forsowany Filip Szymczak, który nie jest nominalnym skrzydłowym, więc no, o budowie składu sobie jeszcze też kilka dni pomówimy. Jeszcze kilka dni wcześniej, podczas spotkania z tym piłkarzem i z trenerem, Filip powiedział, że trener go widzi przede wszystkim na środku boiska, że tam będzie grał. Teraz w konieczności rzucił go na skrzydło, bo nie ma nikogo innego. No to jest taka historia, jak z Dawidem Kownackim była na początku jego przygody z Lechem Poznań. Grał wszędzie, tylko nie tam, gdzie go wszyscy widzieli, czyli na środku ataku. No koniec końców jego historia całkiem pozytywnie się skończyła, więc oby też i Filip Szymczak w tę drogę podążył. Na razie Filip nie był mocnym punktem ofensywy Lecha. Tam w ogóle nie było, oprócz Iszaka, nie było tam mocnych punktów. No właśnie, z czego może to wynikać, że Lech tak późno wziął się do roboty, trochę uśpił i siebie, i nas tym meczem z Górnikiem Zabrze, że już jest dobrze?
Ale nawet jeszcze przed meczem z Górnikiem też się niewiele działo. Przez całe ostatnie tygodnie nie działo się kompletnie nic. Ale z tym Górnikiem zobaczyliśmy w końcu, jak ta drużyna wygląda w warunkach ligowych. I mogła się podobać, bo było intensywnie, było dużo biegania, były konkrety. Nie ulega wątpliwości, że gra jest bez porównania lepsza niż w poprzednim sezonie, a zwłaszcza w końcówce sezonu. Już widać myśl przewodnią, widać chęć atakowania, ale nie widać jakości. Gdyby ta drużyna dostała kilku zawodników naprawdę wysokiej klasy, no to by była groźna dla wszystkich. Ale teraz, nawet jeżeli jeszcze udoskonali to, co zostało zbudowane w trakcie okresu przygotowawczego, jeżeli chodzi o formę, o styl gry, o taktykę, to i tak niczego nie pokaże wielkiego, ponieważ jest słaba personalnie. Tam nie ma kto grać. Cała lewa strona, nie wystarczy. No cała lewa strona obrony, no to kto tam gra? No to, to jest zgroza. I do tego jeszcze dowiedzieliśmy się, że klub ani myśli sprowadzić kogoś wartościowego. Wciąż jedynym prawym obrońcą jest Pereira. O tym, że brak skrzydeł, mówiliśmy. Nie ma jakiegoś tam balansu, bo jest bardzo dużo piłkarzy, którzy potrafią grać w środku. Jest Sousa, który gra od początku, jest Kozubal, który gra też od początku każdego meczu. Na ławce siedzi albo przez cały mecz, albo przez większość jego, jak to było w meczu z Górnikiem, Radosław Murawski, który no, potrafi dużo dać drużynie i jest takim walczakiem typowym. I naprawdę jest, ja taki widzę właśnie na wyjeździe, to jest idealny piłkarz. Bardzo by się przydał taki zawodnik. No a przede wszystkim brak skrzydeł, no to jest zgroza. No właśnie, Dino Hotić, skrzydłowy, który z Górnikiem strzela gola. Niezły występ znów z Widzewem Łódź, ale no właśnie, dlaczego w takim razie nie postawić na niego na pierwszy... Sam się dziwię, no przecież każdy, no nie wiem czy każdy, ale tak zdroworozsądkowo rzecz oceniając, to zamiast Filipa Szymczaka od początku meczu na skrzydle powinien grać Hotić. Filip mógłby wejść na zmianę. Nie zejść z boiska kompletnie wyczerpany. No to nie, miał jeszcze siły, ale już widać było, że jest mocno zmęczony. Ale to już widać też od dłuższego czasu i w poprzednim sezonie było tak, że Filip Szymczak po prostu długo fizycznie nie wytrzymywał meczu. Długo nie grał, teraz ostatnio, bo leczył kontuzję. Nie mógł dać tyle, ile powinien, bo prawdopodobnie nie miał sił. No pytanie, czy to nie jest jeszcze efekt tej kontuzji sprzed dwóch lat, tej poważniejszej? Tak, tak czy owak, no to nie jest ten sam Filip, którego widzieliśmy w najlepszych meczach za Van den Broma. W Europie. W Europie, kiedy był no, świetnym partnerem Isaka. Razem się uzupełniali ci dwaj panowie i Lech na tym bardzo zyskiwał. Teraz to nie jest ten sam Filip i nie wiadomo właśnie, dlaczego trener wystawił go od samego początku, a Hoticza, który ma większe umiejętności i potrafi strzelić gola, wszedł w drugiej połowie, kiedy no, trzeba było już rozpaczliwie gonić wynik. No i znów po Hoticiu widzimy, jak po każdym piłkarzu Lecha, że jeżeli przebędzie kontuzję, odpocznie, przygotuje się do rundy, to jednak potrafi grać, ale dlaczego tak długo trwa, no to już to Państwu zostawiamy pod rozwagę. Kolejny plus, myślę, że po raz kolejny i tak będziemy pewnie co tydzień o tym mówić, Antoni Kozubal. Bardzo dobry mecz, ta akcja bramkowa Lecha Poznań zaczęła się od niego. On wykonał ten skok pressingowy, on był najwyżej postawionym piłkarzem, on wymusił błąd. I samo to podanie do Isaka to też nie była prosta sprawa, jakby się mogło wydawać, bo kiedy widzieliśmy powtórki, to tam nie było zbyt dużo miejsca, żeby tę piłkę do niego przycisnąć. Oczywiście. To jest jedyny wartościowy transfer przychodzącego piłkarza do klubu. Oczywiście z przymrużeniem oka. No, ale tak traktuje to zarząd Lecha Poznań, jako oczywiście transfery przychodzące. Ale w każdym razie dużo dał drużynie, to jest wartość dodana. Chłopak się rozwija, mógł strzelić piękną bramkę już chyba w 8 minucie, jeżeli dobrze pamiętam, meczu z Górnikiem, kiedy kapnął piłkę za wysoko, a gdyby bardziej się skoncentrował, gdyby się mniej odchylił, no to mógłby się wzmocnić psychicznie i utwierdzić wszystkich w przekonaniu, że powoli Lech będzie miał z niego kawał piłkarza. Ale nie boi się podejmować decyzji, to jest też chyba najważniejsze, bo różni piłkarze w Lechu Poznań są i byli i z tą decyzyjnością bywało różnie. To trochę, bo tutaj dużo jest różnic jednak, ale przypomina historię Jakuba Modera. Też duży nacisk kibiców był, żeby Kozubal wrócił, żeby wszedł do pierwszego składu. Z tym, że Moder po tym ruchu do pierwszego składu tak naprawdę pograł półtora roku i go za chwilę
nie było z Kozubalem, będzie tak, podobnie, ale... że ten sezon będzie pierwszym i ostatnim w pierwszej drużynie Lecha Poznań tak na długą na szczęście skalę? Na szczęście on gra. O Jakubie Moderze nie można było tego powiedzieć. Nawet można było powiedzieć, że to kibice wymusili wystawianie go do gry słynną akcją bilet dla Muchara, kiedy pierwszeństwo miał absolutnie ten Serb, który grał chyba tylko po to, żeby utwierdzić kogoś tam w przekonaniu, że jednak warto było wydać na niego pieniądze. Ale to, jak się okazało, na pewno nie było warto, że lepiej postawić na takiego chłopaka, który już coś wartościowego pokazywał na wypożyczeniu i który rośnie z meczu na mecz. Wystarczyło dać mu szansę. No i mamy to, co mamy. Mamy super piłkę. Znaczy, my już go nie mamy, ale Polska ma super piłkarza. Ja jeszcze będę gdzieś tych plusików mimo wszystko szukał w tym meczu. Mikael Isak, drugi mecz, drugi gol w tym sezonie. Potrzebuje Lech Poznań tego piłkarza w formie strzeleckiej, żeby to właśnie on dał ten, był tym motorem napędowym do ewentualnych zwycięstw, bo na razie mówimy tylko o jednym z Górnikiem Zabrze. Wiemy, że Mikael Isak zdrowy, skuteczny, to jest połowa sukcesu Lecha Poznań. Tak. Jest w gazie, to nie ulega wątpliwości, jest w wysokiej formie, walczy, strzela. Dwie bramki już zdobył w dwóch meczach kolejnych i tylko trzeba się mocno niepokoić o to, że nie daj Boże zabraknie go, bo wtedy Lech leży w ofensywie, no nie ma wartościowego zmiennika. Nie ma nikogo w ataku. No właśnie, wtedy. Brian Fiabema, który pojawił się po raz kolejny. O, widzę tę minę, no właśnie. No, nie, to nie jest piłkarz na miarę Lecha. Może kiedyś, ale nie wydaje się, bo on już odwiedził ileś tam klubów, nigdzie nie zagrzał miejsca. Inna sprawa, że był w klubach takich klasowych, gdzie mógł przynajmniej trenować. Trenował właśnie. Real Sociedad to jednak więcej gry w rezerwach, w pierwszej drużynie niewiele. No ale znów, jeżeli będziemy musieli poznać jego umiejętności, to chyba znów będziemy musieli po prostu czekać, bo ten piłkarz chyba nie jest jeszcze gotowy na grę w Lechu Poznań. Zdecydowanie nie jest. Trener go chwalił za to, że jest aktywny, że jest ciągle pod grą, że absorbuje obronę, ale to, co widzieliśmy, no to był jeden wielki chaos. Z tego, że był przy piłce, że atakował, nic kompletnie nie wynikało. Gdyby miał trochę więcej instynktu, gdyby potrafił się zachować, krótko po wejściu mógł strzelić bramkę. A gdyby piłka się od niego inaczej odbiła, a odbiła się tak nieszczęśliwie, że wyszła poza boisko. No, czy nieszczęśliwie, czy to jest właśnie kwestia tego wyczucia? No to już to też trzeba mieć. No właśnie, to teraz przejdźmy sobie do tych, których nie było w meczu z Widzewem Łódź. Christopher Welde, Filip Marchwiński, szybkie ogłoszenia w tygodniu między sobą, te przerwy były nieduże, że obaj odchodzą z Lecha Poznań. Tego się spodziewaliśmy, że ci piłkarze odejdą, ale pytanie po raz kolejny. Dlaczego w takim razie, skoro wszyscy wiedzieli, że ci piłkarze odejdą, to czemu ich zmienników dopiero teraz szukamy, a nie miesiąc temu czy dwa? To jest pytanie za 1000 punktów i odpowiedzi nie zna nikt. Siedzi w głowie jednego człowieka, który podnosi jednoosobową odpowiedzialność za funkcjonowanie całego klubu i w pojedynkę rządzi nim. I nikt właściwie nie wie, czym on się kieruje, skąd się biorą dziwne decyzje, dlaczego ten człowiek nie dba o to, żeby jego własność, jakby nie patrzeć, funkcjonowała jak najlepiej, żeby zarabiał na tym. Dla mnie to jest absolutnie niezrozumiałe, nie do pojęcia. Podejrzewam, że nie tylko dla mnie. Tym bardziej, że w przerwie letniej padały hasła, że Lech jest w stanie wyłożyć pewną kwotę pieniędzy, zaryzykować pewną kwotą pieniędzy, żeby kogoś pozyskać. Tak się jednak nie stało i wiedząc, że jakaś kwota za Marchwińskiego i Welde jest oczekiwana i ona wpłynie na konto Lecha Poznań, dlaczego zarząd nie decyduje się na zakup piłkarzy na ich pozycję? No to się wydaje logiczny ruch. Tym bardziej, że pieniądze za Welde nie wpłyną w całości natychmiast. Będą rozłożone na długie raty i klub szybko ich nie zobaczy. Ale do tych haseł, jakie płynęły z klubu, to ja bym się za bardzo nie przywiązywał, ponieważ te hasła są sprzeczne. Nikt z klubu nie stanie przed dziennikarzami oficjalnie, nie zorganizuje konferencji prasowej, tylko następują jakieś spotkania w zamkniętym gronie, gdzieś w ukrytym pomieszczeniu dla wybranych osób i przedostaje się tylko jakieś informacje. Właściciel mówi o tym, jakie będą, podobno, mówi jakie będą transfery, kogo się należy jeszcze spodziewać, ale co z tego, skoro za jakiś czas wypowiedzi te prostuje dyrektor sportowy. Miały być dwa,
transfery skrzydłowych. Teraz się dowiadujemy z ust dyrektora sportowego, który udzielił wywiadu Damianowi Smykowi, że będzie tylko jeden skrzydłowy. I to był też tylko jeden wywiad i sprawa zamknięta dla Nikt nie wie, czy to jest, czy kto miał rację, czy prezes, czy ten, który jest od niego w 100% zależy i właściwie de facto samodzielnych decyzji nie podejmuje. Ja myślę, że tam tak naprawdę chyba nikt nie wie do końca, co się dzieje, bo mam takie wrażenie, że to całe zamieszanie wynika z tego, że po prostu Lech miał pewien plan na okienko transferowe już pewnie w kwietniu, w maju, kiedy wiedział, że to nowe rozdanie będzie funkcjonować. No ale poszło parę telefonów do agentów, do menedżerów. Ci się dowiedzieli, że Lech nie będzie grał w Europie, więc Lech został usunięty z tej listy klubów, tych piłkarzy, których Lech miał z kolei na swojej liście. No i teraz mamy za chwilę sierpień i takie szukanie na gorąco kogoś, kto może jeszcze się zdecyduje przyjść. Być może tak będzie. No teraz słyszymy o Finie z drugiej ligi, który jest skrzydłowym napastnikiem, różnie go określają, który ma przejść do Lecha, z Walerengi dokładnie. A więc ta druga liga też tak z przymrużeniem oka, to jest no, taka drużyna, Wisła który... Kraków. A propos Wisły Kraków, Angel Rodado przedłuża kontrakt z Białą Gwiazdą i też miał ten zawodnik trafić do Lecha. Tak, tylko, to też Wisła... pokazuje umiejętności negocjacyjne dyrektora sportowego Lecha. Tak, ale Wisła chciała za niego ileś tam milionów, bodajże 2 miliony. Ale więc... temat podobno był zaawansowany już. A poza tym wiemy z przyszłości, że Wisła wolałaby, żeby ten zawodnik złamał nogę, niż przyszedł do Lecha, nawet gdyby miała na tym zarobić. Mamy różne przykłady z przeszłości. Źle się działo między tymi klubami transferowo i jest jak jest niestety, ale faktem jest, że ktoś taki by się przydał. Faktem jest, że Iszak jest sam, że nikt go w tej chwili nie zastąpi. Na pewno go nie zastąpi obecny. I cały czas znakiem zapytania jest jego zdrowie. Nie wiemy, czy za miesiąc się znów niestety nie posypie, nie będzie mógł grać, nie wiem, tylko godzinę. O, to są przykre też historie. Na razie wszystko jest okej, okay, ale i to jest początek sezonu. I oby tak było jak najdłużej, a najlepiej do końca. Ale rzeczywiście nie wiemy, co się może porobić w przyszłości, więc klub podejmuje duże ryzyko, nie zapewniając mu partnera. I to wszystko, o czym mówimy, wskazuje, że wbrew temu, co można od czasu do czasu słyszeć, takiemu zaklinaniu rzeczywistości, Lech ten sezon odpuścił. To będzie sezon przejściowy, no bo trener nie dostał materiału, który pozwoliłby mu uzyskać coś wartościowego. Widzieliśmy na własne oczy, jak to wyglądało w Łodzi. Ta drużyna ma za dużo słabości, żeby cokolwiek zwojować. Nawet drużyna, która gra lepiej niż w ubiegłym sezonie, która ma już dużo lepszą, ciekawszą taktykę, która gra aktywnie, mimo że piłkarze dużo biegają, mimo że tworzymy dużo okazji, brakuje jakości, która by pozwoliła te okazje i inne sytuacje zamienić na gole i padają w konsekwencji nawet, wygrywać. Padają nawet opinie, że Lech po prostu stał się ligowym średniakiem. I no to zdecydowanie. Nie, tak. To niestety to nie ma wątpliwości, że tak będzie. To już nawet nie jest sezon przejściowy prawdopodobnie, tylko Lech już się umościł gdzieś tam w środku tabeli. I wątpliwe, żeby się włączył do walki o czołowe miejsca w tym składzie. Chyba że zdarzy się cud, ktoś tam pójdzie w klubie, a właściwie jedna osoba pójdzie w klubie po rozum do głowy i dokona wzmocnienia, biorąc pod uwagę to, że co prawda klub poniósł poważne straty w ubiegłym sezonie, wynikające ze zlekceważenia tego sezonu, wynikające z tego, że próbowano oszczędzić na trenerze, na piłkarzach, którzy nie weszli do drużyny, mimo że ona była ewidentnie dziurawa, mimo że piłkarze byli chorzy, nikt ich nie zastąpił. Klub zaoszczędził i teraz ponosi tego konsekwencje. Podobno stracił ileś tam naście milionów złotych i to już jest nie do odrobienia, ale to też przekonuje, a przynajmniej powinno przekonywać, że warto zainwestować w drużynę, walczyć o wysokie cele, bo jeżeli tego się nie zrobi, to się nie zarobi po prostu. Jeżeli ktoś się zadowala tym, że jest się w klubie alfą i omegą i ten klub jest skazany na to, żeby tak przepękać z sezonu na sezon, zapełniać się raz na jakiś czas kibicami, to do niczego nie doprowadzi. Przecież wśród kibiców jest teraz taka atmosfera, że no to no właśnie, to do tego chciałem to zmierzać, że cierpliwość kibiców jest wystawiona na dużą próbę. Karol Klimczak bodajże powiedział, że margines błędu się już wyczerpał. No ale mamy drugą kolejkę i nawet ta bariera została już przekroczona. No z tego marginesu błędów to lepiej nie komentować, bo
Odkrywamy kolejne poziomy głębi. No, przecież to jest powielanie, nieustanne powielanie starych błędów. To, że Lech przystępuje do nowych rozgrywek ze słabą drużyną, chociaż mogłaby być ona dużo lepsza i mogła być przede wszystkim skonstruowana na czas, to nie jest błąd, a jak to można inaczej określić? Przecież w sporcie liczy się czas. Każdy się stara, żeby mieć jak najszybciej mocną drużynę, ponieważ każda strata punktów w początkowej fazie rozgrywek odbija się na zakończeniu. Tych punktów, które Lech stracił w Łodzi... One ważą tak samo w pierwszej i w ostatniej kolejce. Może ich zabraknąć. I może ich zabraknąć w sytuacji, kiedy te punkty pozwoliłyby klubowi ileś tam milionów na koniec sezonu wygrać. Zaoszczędził w tej chwili, zwleka nie wiadomo po to, żeby stracić. I się tłumaczyć, że no nie możemy, nie stać nas na transfery, ponieważ straciliśmy tyle pieniędzy. To jest dokładnie tak, jakby ktoś zabił ojca i matkę, stanął przed sądem i powiedział, że prosi o niski wymiar kary, ponieważ jest sierotą. No, grube stwierdzenie. Czy kibice Lecha mogą drżeć w takim razie przed sobotą, bo przyjeżdża Lechia, Gdańsk, nie. Beniaminek? Z kim wygrać, jak nie z taką Lechią? Jestem przekonany, że Lech wygra. Byłbym bardzo zdziwiony, gdyby coś poszło nie tak, gdyby klub jednak stracił punkty, bo Lechia nie jest super w tym sezonie ekipą. Widzieliśmy, jak gra. Co prawda strzeliła jedną niesamowitą bramkę, która dała jej punkt, ale to był bardziej przypadek. Bramka piękna, ale... No i słabość Śląska Wrocław mimo wszystko. No Śląsk to już w ogóle zszedł na psy, także... No Śląsk grał dużo ponad stan w poprzednim sezonie, teraz gra na swoim poziomie, myślę. To nie będzie ekipa, która będzie się bić o utrzymanie jak jeszcze rok wcześniej, ale... raczej też o wicemistrzostwo nie powalczy. Śląsk stracił najlepszego napastnika, poczynił jakieś transfery, nie przespali sezonu letniego, ale bardzo dużo tej drużynie brakuje do tego, co prezentowała wcześniej. Jest w tej chwili klasycznym dostarczycielem punktów i nie wiem, czy stanie na nogi. Ale z Lechią to Lech musi wygrać i ja jestem przekonany, że wygra. A czy stanie na nogi Warta Poznań, bo też w sobotę o jednej porze praktycznie grała swój mecz tak jak Lech Poznań z Wisłą Płock, tam 1-2. Bramka Wiktora Pleśnierowicza w 22 minucie dała prowadzenie i dopiero po przerwie na wciarze dwoma golami zapewnili sobie 3 punkty. Widać, że ta drużyna się jeszcze buduje, ale widać też chyba, że nie jest tak źle, jak moglibyśmy się spodziewać przed sezonem. No, nie mogłoby być gorzej, ponieważ Warta zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. 0 punktów i najgorszy bilans. 2 przegrane mecze, ale tam przynajmniej coś się dzieje. Widać ruchy, widać transfery do klubu, czego nie widać w Lechu, ale Warta musi od nowa budować drużynę. I dziwne by było, gdyby tych ruchów nie było. Sprowadza drużyny zawodników z niższych lig. Musi się jakoś wyratować. Wiadomo, że budżet ma cieniutki. Ja pamiętam, jak tutaj rozmawialiśmy, chyba to było w tym miejscu, na temat tego, czy Warta szybko wróci do ekstraklasy i uznaliśmy wtedy zgodnie, że będzie o to bardzo trudno, ale nie spodziewaliśmy się, że to będzie aż tak trudno, że kto wie, czy Warta nie będzie musiała walczyć o utrzymanie się w pierwszej lidze. Ja ciągle liczę, że stanie wreszcie na nogi, że Piotr Jacek, którego pamiętam z tego dawno minionego Lecha, jako piłkarza. Który też miał duże problemy wtedy. Oj, Lech to miał wtedy takie problemy, jest chyba większe niż Warta w tej chwili. I Piotr Jacek był piłkarzem, chyba z 15 nawet wtedy grał, jak pamiętam, który utrzymywał się pracą w poznańskim Empiku jako sprzedawca, no bo wiadomo, jak Lech płacił. Ale był jednym z lepszych, takich ciekawszych piłkarzy, potem grał w innych klubach. Teraz został trenerem i myślę, że okrzepnie, że ta drużyna okrzepnie, że ustabilizuje formę, że ktoś o jakichś tam poważniejszych umiejętnościach jeszcze do tego klubu dołączy i kto wie, czy nie będziemy się jeszcze cieszyć wynikami Warty. No, Warta nas nauczyła już, że im gorzej, tym tak naprawdę chyba lepiej, bo im trudniejsze te warunki, tym Warta się lepiej odnajduje. I Piotr Jacek jest chyba takim trenerem, który jest człowiekiem od zadań specjalnych i takie trudne warunki. Wiedział też, na co się pisze, przychodząc do Poznania, ale myślę, że tak jak sam powiedział, 10 kolejek i będziemy wiedzieli przynajmniej, na czym Warta stoi, bo teraz to jest takie na razie badanie się.
Przede wszystkim Piotr Jacek jest człowiekiem myślącym. On wie, jaką ma sytuację, wie, do czego może dążyć i wie, jak to osiągnąć, więc moim zdaniem warto na tego człowieka było postawić i ja się cieszę, że on jest w Poznaniu i pracuje w swoim fachu. No i oby utrzymał tę wartę w pierwszej lidze, oby to nie było tak źle, jak myślimy, jak może być. Trwają Igrzyska Olimpijskie, na pewno pan śledzi. Są takie dyscypliny, które pan ogląda właśnie raz na 4 lata tylko podczas Igrzysk? Tak, na przykład kajakarstwo górskie, daleko nie szukając, które nam przyniosło jedyny do tej pory medal. Mam nadzieję, że do czasu, jak ten program będzie emitowany, coś tam może jeszcze przybędzie, ale wielkich nadziei sobie nie robię. No mamy kilka godzin od nagrania do emisji, ale igrzyska są takie, że tutaj się dzieje naprawdę bardzo dużo. No, się dzieje z dnia na dzień, z godziny na godzinę i zdobędziemy prawdopodobnie kilkanaście medali i rzeczywiście są takie dyscypliny, które śledzimy rzadko. I albo nie mamy czasu, albo rzadko są pokazywane w telewizji, albo interesuje nas coś innego. Ja na przykład z wypiekami na twarzy będę śledził występy naszych kajakarzy, także wioślarzy. No tutaj poznańskie akcenty mocne. Oczywiście. I na poznańskie medale liczymy bardzo. A już nie wspominałem o lekkiej atletyce, gdzie też się ładnie zapowiada. Także o siatkówce, nawet nie wypada wspomnieć o Idze Świątek, która jest chyba najjaśniejszym punktem naszej całej reprezentacji olimpijskiej i ma, kto wie, czy nie największe szanse na zwycięstwo. No, emisja programu 20:25, my nagrywamy troszkę wcześniej, mecz Igi Świątek o 19:00. Oby to się nie zdezaktualizowało, ale liczymy na to, że Iga tutaj na swoich kortach w Paryżu, gdzie wygrywała 4 razy wielkiego szlema, zdobędzie złoto olimpijskie, bo w Tokio było widać, jak jej duży zawód był po tym, jak jej się nie udało, a wtedy zupełnie inne oczekiwania były. Ona była jeszcze wtedy 8 rozstawiona bodajże, czy 8 w rankingu i wtedy te oczekiwania były inne, ale ona ambicje ma naprawdę duże. U siebie w domu sobie poradzi. Księżniczka Paryża, bo król jest tylko jeden, tak jak mówili nieraz komentatorzy podczas tych igrzysk, Rafael Nadal. Ale tym olimpijskim akcentem kończymy magazyn Fan Club Studio. Moim państwa gościem był Józef Diaczenko, kibic poznański.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Kuba Wieliński, kłaniam się. Dziękuję i do zobaczenia.